Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Dziś kochani, jak już widzicie po tytule, czytanie, co on, ona może dać Tobie w tej Waszej relacji. Zobaczymy, co karty tutaj Wam pokażą, kochani. Konkretne pytanie do Tarota, konkretna odpowiedź kart Tarota dla Was. Dwie karty do wyboru. Kochani, jak zawsze, karta numer jeden, przemyśl, zastanów się, czy to ta karta ma być przewodnikiem Twojego dzisiejszego czytania, czy ta karta Cię do siebie przyciąga, lub karta numer dwa. Przemyśl, zastanów się tak samo, czy ta karta do Ciebie coś mówi, przyciąga Ciebie swoją grafiką lub swoją energią. Kochani, oczywiście jak zawsze zapraszam na inne czytania na moim kanale. Jeżeli to czytanie przypadnie Wam do gustu, piszcie w komentarzach. Udostępniajcie moje czytania, subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę. Tak w skrócie, szybko i na temat, żeby nie zabierać Wam czasu. Moi drodzy, zaczynamy. Przechodzimy do czytania głównego, czyli co on, ona może dać Tobie w tej relacji. Karty oczyszczam. Konkretne pytanie do Tarota. Co on, ona może dać Tobie w tej relacji? Wy, kochani, oczywiście wizualizujcie, myślcie o osobie z Waszego życia, z Waszego serca. Ja sprawdzam przy Waszych myślach, co on, ona może dać Tobie w tej relacji. W przyszłości oczywiście, tak? Co on, ona może dać Tobie w tej relacji w przyszłości? Karta mi tu już wypadła. Jedna, druga podniosę, kochani. Zaraz Wam powiem, co karty mówią. Na pewno z tego, co widzę, już po pierwszych kartach, zaznaczają one, iż ta osoba, pojawiając się na Twojej drodze, odmieni Twoje życie bezpowrotnie. Po pierwsze, nigdy wcześniej w Twoim życiu taki mężczyzna lub taka kobieta się nie pojawiła. Nigdy, jeżeli, załóżmy, tak, jeżeli jesteście w relacji już takiej, powiedzmy, gdzie mieliście tą fizyczność, gdzie ta fizyczność między Wami występowała, nie tylko w aspekcie energii między Wami, to nigdy nie było lepszej osoby w tym temacie, jakby to najdelikatniej ująć, przy Was, tak? To jest jedna rzecz. Nigdy nie czuliście tego, co ta osoba, co ta osoba w Was wzbudza. Co ona może Tobie dać w tej relacji w przyszłości? Po pierwsze, niesamowite spełnienie pod względem emocjonalnym, fizycznym, takim na poziomie połączenia dusz. Po drugie, może dla części z Was, no bo przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, dla części z Was może dać Wam wsparcie w aspekcie finansowym, wsparcie lub pomoc w aspekcie właśnie finansowym, materialnym, takim, wiecie, rzeczywistym, o, nie tylko takim racjonalnym, nie tylko takim emocjonalnym, ale właśnie wsparcie w postaci jakiejś pomocy finansowej, materialnej, zwrócenia uwagi na jakieś Wasze problemy, pomoc przy Waszych problemach. Co on, ona może Tobie dać? Dla części z Was karta mi tu mówi, iż ona da Ci, nie tyle Tobie da, co otworzy Tobie oczy na Twoje prawdziwe oczekiwania i Twoje prawdziwe pragnienia. Obnaży poniekąd Twoje prawdziwe uczucia. Gdyż dla części z Was karta mówi, że Wy tkwicie w jakimś miejscu, punkcie swojego życia, w którym, jak ja to często mówię, szczęśliwi nie jesteście. Ta osoba kierunkowuje, znaczy jakby narzuca kierunek, gdy się poznacie, iż przy tej relacji Wy nie będziecie pragnęli niczego więcej, jak bycia z tą osobą, z tym mężczyzną lub z tą kobietą. Kochani, tak mi w kartach wychodzi. Sprawdzamy, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Czytanie oczywiście krótkie, zwięzłe i na temat. Jeżeli Wam się podobają, zadawajcie pytania. Jeżeli Wam się podobają takie czytania, zadawajcie takie pytania. Ja z chęcią po prostu będę robiła Wam takie rozkłady na jedno pytanie. Kochani, co jeszcze? Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Moi drodzy, to, co w kartach wychodzi, to z uczucia bardzo niepozornego lub z niepozornej znajomości przerodzi się bardzo silne uczucie, więź między Wami na tyle poważna, że karty mi to pokazują,
Ukryte przed Wami jest to, iż będziecie razem w przyszłości, że jesteście już związani ze sobą tak mocno, że będziecie razem w przyszłości. Karta pokazuje też jakieś spotkanie między Wami, spotkanie we dwoje. Tyle, kochani, dla karty numer 1. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem dla karty numer 2, oczywiście również Was serdecznie na to czytanie zapraszam. Kartę numer 2, kartę, którą sobie wybraliście, to samo pytanie, co on, ona może dać Tobie w tej relacji? Co on, ona może dać Tobie w tej relacji? Sprawdzamy. Na pewno ta osoba coś Ci wytłumaczy. Na coś zwróci Ci uwagę. W czymś Tobie pomoże. Co on, ona może dać Tobie w tej relacji? Może dać Ci szansę jakiegoś rozwoju. Może dać Ci szansę przeprowadzki, wyprowadzki, szansę przeprowadzki, zmiany otoczenia, szansę na rozwój, taki, wiecie, nawet zawodowy, ale taki, nawet taki rozwój dla Was samych. Co on, ona może Ci dać? Ona może Ci dać stabilizację w aspekcie uczuciowym, finansowym, takim ogólnie życiowym. Dla części z Was wychodzi mi osoba, która jest dużo starsza od Was, albo Wy jesteście starsi od tej osoby. Co on, ona może Tobie dać? Dla części z Was widzę dziecko między Wami. Ona może Tobie dać rodzinę. Rodzinę lub po prostu, tak jak mówię, no, może dać Tobie dziecko. Dla części z Was widzę pragnienie takiego niespełnionego macierzyństwa i ta osoba może Tobie to dać, kochani, tak? Ja jeszcze oczywiście sprawdzam, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Przed Waszym okiem, kochani, jakaś osoba się między Was wtrąci. Jakaś osoba między Wami, dla części z Was w Waszej przeszłości, będzie chciała Wam wprowadzić chaos i zamieszanie do Waszego życia. Tak mi tu wychodzi w kartach. Dla części z Was karty mówią, iż co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Nieoczekiwana, niespodziewana wiadomość od osoby z Twojej przeszłości. Kochani, tyle ode mnie w konkretnym czytaniu, w konkretnym pytaniu do Tarota dla Was. Jeżeli Wam się czytanie podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie moje czytania. Będzie mi niezmiernie miło. Ja się już w tym momencie z Wami żegnam. Dziękuję Wam za czas spędzony ze mną i z moimi kartami. Do usłyszenia, kochani, w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć!